Religii wywodzi się z natury, z religii pierwotnej. I z tej religii powstał szamanizm. I z szamanizmu wszystkie inne religie. To jest taka teza startowa tego całego, całej tej książki mojej. I w tych religiach istniał dualizm, czyli literalna wiara w mit, że urodził się jakiś Bóg, chodził po wodzie, robił jakieś cuda i był jakby postacią historyczną. I ludzie mieli po prostu w to wierzyć. Natomiast wtajemniczeni hierarchowie wiedzieli, że to są tylko mity, alegorie. I we wszystkich tych religiach misteryjnych elity wiedziały o tym. I ta wiedza nigdy, w żadnym momencie historii, nie została zapomniana. Ona została po prostu ukryta. Głównie będę mówił o Muchomorze Czerwonym, który ma teraz dość złą sławę. Natomiast badania najnowsze wskazują, że substancja ta pomaga odwracać procesy starzenia się mózgu, może leczyć epilepsję, różne choroby. I wierzę, że pewne grupy elit wiedziały, były tego świadome. Alchemicy, szamani. Tutaj szamani przebierają się za te grzyby. Na Syberii na przykład, tu jest szamanka syberyjska. Tu jest bogini celtycka. Tutaj mamy Indian z Ameryki Północnej, Południowej i naszych papieży. Wiele osób argumentuje, że stroje papieży to są kolory królewskie i stąd to się wzięło. No natomiast można zobaczyć dokładnie, że są jednak trzy części muchomora. Kapelusz, spódniczka i jedna noga. I to samo jest widoczne w strojach papieży. I czy to jest tylko przypadek, że oni opowiadają o cudach, o niebowstąpieniach, o niesamowitych wizjach i przebierają się za jeden z najbardziej psychodelicznych grzybów na tej planecie? No może to tylko koincydencja, a może jednak coś jest dalej. No i patrzmy, co jest dalej. Ozdoby tronu, jako żołędzie, jako szyszki. Dlaczego? No jeśli religie powstały z natury, to tą naturę znajdziemy w tych religiach. Czyli muchomor żyje w symbiozie z drzewami, z dębami, z sosnami, z drzewami iglastymi, stąd też choinka. Tutaj mamy, jeszcze się cofamy dalej, bo grzybożek ze świątyni Inanny. Tutaj kolorów nie mamy, ale widzimy, że jednak jest podobny kształtem do grzyba. Dalej, wysoki kapłan żydowski i święty Piotr. Tu już nie będę się rozwodził o świętym Piotrze, bo trochę z czasem jest kłopot. Natomiast fontanna świętego Piotra w Watykanie wygląda jak grzyb. Symbolika fontanny też jest ciekawa. Autorem tej rzeźby jest Bernini, bardzo znany artysta, który... Tutaj widzimy, że jest dwa kształty muchomora, bo to też jest ważne, że muchomor ma cykl wzrostu, że na początku jest takim jajkiem, potem jest dopiero, tutaj to widać, jest jajko, on się potem zmienia w takiego węża jakby, penis, potem stołek, potem będzie święty graal, czyli kielich. Tutaj jest to pokazane. O, i tu mamy święty graal, czyli ten muchomor, kiedy usycha, to on staje się taki metaliczny, miedziany, złoty kolor przybiera. No i może to być kielich komunijny, święty graal. Tutaj mamy ten plac świętego Piotra w Watykanie, który ten Bernini, ten sam, który stworzył fontanny, przebudował. Czyli też widzimy tutaj to jajo, spódniczkę i tą część muchomora, która jest w ziemi. Zbliżenie. Tutaj wracamy do władców, bo kto był inicjowany w misteria, jeśli nie władcy, zaraz po kapłanach, czyli królowie. Tu mamy koronę. Symbolika korony też jest interesująca, może nawiązywać do grzyba.
Tutaj korona Bolesława Chrobrego bodajże, to jest rekonstrukcja. I obrzęd koronacji. No i wszelkie w ogóle religie, czyli ten skok z szamanizmu w religię, zaczął się w Sumerze. Czyli co było pierwsze, Egipt czy Sumer? Tu są już... No przyjmuje się, że jednak Sumer był pierwszy i na tym ja pozostanę. Jak to było, no to już... Może się to zmieni, że Egipt jednak będzie pierwszy, ale przyjmuje się, że Sumer. No więc w Sumerze powstały wszelkie mity. I te mity później zostały odpisane. I to jest właśnie Biblia. To są po prostu mity sumeryjskie. I nawet imiona są pozmieniane. Adapa, wzór człowieka, czyli Adam, Adamu, Edin, dom prawych. Mamy mity Edenu, drzewo wiedzy, potop, wieża Babel. Wszystko to zostało po prostu spisane. I to nie tylko do Biblii, ale też do innych mitów, typu mitologia hinduska, indiańska i tak dalej. Tu mamy Johna Marco Allegro. Od niego to się wszystko zaczęło, tak? Bo ja tylko znajduję obrazy, rzeźby i artefakty, by potwierdzić jego teorię. On swoją teorię stworzył na podstawie języka sumeryjskiego, czyli doszedł, co znaczyły imiona postaci biblijnych, imiona postaci mitologii hinduskiej i tak dalej. I doszedł, że one po prostu są symbolami, że to nie są historyczne postacie, które żyły i robiły to i to, tylko że to są alegorie różnych obrzędów, mitologii solarnej, mitologii płodności, wszystkich tych prymitywnych kultów. No i ta jego książka nie została jakoś gorąco przyjęta, wzbudziła trochę kontrowersji i w zasadzie została zapomniana. I ja uważam, że jego błąd był taki, że on nie wgłębił się w sztukę, nie poparł swoich odkryć, genialnej, wspaniałej pracy, którą zrobił, nie poparł dziełami sztuki, czyli nie spojrzał właśnie na przedstawienia drzewa wiedzy i tak dalej, Jezusa, nie wgłębił się w ten temat, tylko zawęził się do swojej wąskiej specjalizacji, czyli etymologii, nauki o języku. No i tak to się potoczyło. O, on był jedynym agnostykiem, który odkodowywał zwoje z Nadmorza Martwego. Wszyscy inni to byli z kościoła po prostu ludzie. On też, co ciekawe, chciał być księdzem. Natomiast, kiedy odkodował to wszystko, no to wiadomo, zawaliła mu się jego koncepcja rzeczywistości i napisał książkę. Tutaj właśnie jest on i grupa duchownych. Aha, jeszcze jedna rzecz. On nigdy nie stosował substancji psychoaktywnych. On był purytaninem i jedyna jego dziedzina, w jakiej, jaką się zajmował, to była właśnie ta etymologia. Napisał książkę Święty Muchomor i Krzyż. No i ona jakoś, nikt z was pewnie nie słyszał, że było coś takiego, tak? No. Tutaj mamy bóstwa sumeryjskie. One się przekształciły w anioły, w Jahwe, w szatana i tak dalej, i tak dalej. Tak samo drzewo życia. Życie może zarówno znaczyć jak słowo tin z sumeryjskiego, czyli życie albo odurzenie, czyli są dwa znaczenia tego samego słowa. Czyli drzewo życia może znaczyć również drzewo odurzenia. Tu mamy stwórcę ludzkości, Ea Enki. On się stał potem koziorożcem, Bafometem, szatanem. Tutaj mamy mitologię hinduską. Tam też jest potop, tam też jest arka. Eskimosi, znowu czapki papieży. Czyli to też jest wszystko z tej... Bo szamani przebierają się za zwierzęta. To jest, to chyba wiecie, tak, że zakładają rogi, to już na przedstawieniach jaskiniowych to było. No i mamy tutaj biskupowie. To są tacy tak naprawdę szamani, tylko że dla mas. Magowie, tak, dokładnie, czarownicy. Szaman eskimoski tutaj przebrany za
No i dochodzimy tutaj, bo to jest najprostsze, stroje papieży, żeby tak uderzyć od razu centralnie i zaakcentować, o co chodzi. Drzewo wiedzy. Bardzo często jest przedstawiane jako muchomor, bądź wokół tego drzewa wiedzy rosną różne grzyby, albo psylocybowe, albo właśnie muchomory. I ktoś może powiedzieć, że to artyści sobie sami tak tworzyli, bo tacy są artyści zawsze, tak, że lubią sobie coś wymyśleć. Ale w dawnych czasach twórcy przynależeli do gildii farmaceutów i terapeutów. Już w Egipcie przynależeli do domu życia razem z terapeutami. I to wszystko było pod kościołem, pod władcami. Oni wszystko robili na zamówienie. Tam nie było jakby... Tak, to nie jest przypadek. Tutaj mamy Adama i Ewę i drzewo wiedzy i takiego węża. To jest oczywiście takie bardzo symboliczne przedstawienie, no ale tutaj widać, że to drzewo wygląda jak muchomor. No i nawet mój przyjaciel Andrew Rutite, który jest autorem tego zdjęcia, on był w tym zamku i w tej kaplicy i rozmawiał z właścicielem. I właściciel się nie kryje z tym i dzisiaj przynajmniej mówi otwarcie, że tak, że to jest przedstawienie, że jego przodkowie, którzy byli krzyżowcami, używali amanit, czyli muchomora czerwonego, w swoich obrzędach tajemniczenia. Tutaj mamy może lepsze zdjęcie. Tak, to jest fresk w kaplicy. I tu kolejny fresk z innego miejsca na świecie. I też to drzewo jest tak przedstawione, tak właśnie nie do końca jako grzyb, tak, że każdy, kto wejdzie i widzi, że to grzyb, ale ci, co mają wiedzieć, którzy są wtajemniczeni, będą umieli odczytać to. Natomiast dla reszty no, to będzie takie... Bez tego klucza, który John Allegro odkrył, to nikt nie doszedł do tych obrazów. Tutaj mamy kolejne Ewangelie Ottona, Ewangelia Bernwarda, drzwi biskupa Bernwarda. To są akurat rysunki, które ja tworzyłem, pisząc moją pracę dyplomową, opierając się na autentycznych zdjęciach z właśnie artefaktach. Tutaj mamy fresk z kościoła Saint-Savin. On znajduje się 9 km od tego słynnego w Plencoura. I tu mamy nawet widoczne są zarodniki grzybów na dole w tych drzewach. I niektórzy argumentowali, że to są symboliczne sosny, że to nie są grzyby, że to są jakieś symboliczne drzewa iglaste, bo taką stylistykę mieli artyści w średniowieczu. No to ja mówię, że mogła być to symbolika podwójna, bo jak pamiętacie, grzyby żyją w symbiozie z sosnami, z drzewami iglastymi. Tutaj mamy grzyb stylizowany na łysiczkę lancetowatą. To też są te drzwi biskupa Bernwarda. Tutaj psał też z Canterbury. To jest ten mój rysunek, a tu zaraz myślę, o, jest oryginał. Czyli oryginał jest w kolorze i mamy owoc, który otworzył oczy Adamowi i Ewie i zobaczyli, co jest złe, a co jest dobre. Czyli jakieś przeżycie duchowe. Tutaj mamy cały ten, strona tytułowa psalterza. Tutaj, tu można spekulować, co jest czym, tak? Bo mamy muchomor, jest czerwony. Tutaj jest też psylocybowy grzyb, który się zabarwia na niebiesko po ususzeniu. Golden Teacher, być może opium. I ten mit tych owoców, trzech jabłek czy granatów. Jest w każdej religii, w każdej mitologii. To jest ogród Hesperyd, bodajże Grecja, Rzym. To jest to samo. Złote jabłko Zeusa, brzoskwinia nieśmiertelności. No i ten grzyb wygląda jak to jabłko, jak owoc wiedzy, tak? Że jak wzrasta, no to można to pomylić. I tu John Allegro badał język i co znaczy jabłko i jakie słowa od tego dalej powstały. Czyli Apollo, Avalon, wszystkie te mityczne postacie, mistyczne miejsca. Bogini Iduna też dawała jakieś magiczne jabłka nieśmiertelności. Ale tu znowu Adam i Ewa.
A, tutaj jest ciekawe też stworzenie człowieka, że grzyb jest ukryty w szatach Boga. On jest tak bardzo sprytnie narysowany, że no jedynie wtajemniczeni mają szansę. Lub ci, którzy czytali książkę Johna Allegro. Freski z rumuńskiego monastyru. Tu też jest ten wąż i owoce. Tu sławni artyści byli wtajemniczeni w to. Bruegel starszy, upadek aniołów. Tutaj grzyb jest jako tarcza anielska przedstawiony. Tutaj mamy Boga, trzy anioły. Krasnoludki, no porównanie takie. Że te anioły mają te aureole stylizowane na kapelusze grzyba. No i dochodzimy do kontrowersji, bo John Allegro wszystkie te imiona bóstw, bogów i postaci rozpracował do języka sumeryjskiego. Czyli imiona bogów, Jahwe, Diaus, Zeus, wszystkie znaczą to samo. Wszystkie są z jednego rdzenia. To jest sok płodności. I jedno z imion Jahwe to jest Sebaot, Pan Zastępów, czyli burzowy penis. Czyli tutaj mamy grzyb wygląda jak męski organ płciowy, kiedy wzrasta. I dla starożytnych ludzi prymitywnych deszcz był spermą Boga burzy, a zapłodniona ziemia matką roślin i grzybów. I John Allegro twierdził, że nasz ten Pan, Zeus, Jahwe, to jest echo po prostu tego prymitywnego Boga urodzaju, Boga płodności. Dalej, imię szatana węża, Belzebub, czyli władca much. I muchomor to jest też podobne znaczenie. Natomiast muchy nie umierają. Muchy, tak jak ludzie, wpadają w taki stan odurzenia i po paru dniach odlatują. Tutaj tak to wygląda, to jest takie jajo, też u alchemików kamień filozoficzny, jajo filozoficzne i ten właśnie penis burzy. Bo starożytni nie wiedzieli, że są jakieś zarodniki i po prostu po burzy nagle pojawiały się grzyby i one były dziećmi piorunów. Mitra, który się ze skały urodził, to jest też Bóg. Sol Invictus. Też wiele podobnych historii jak u Jezusa. Też się urodził jakoś cudownie. Też czynił różne cuda. Nosił taką czapkę frygijską. Tutaj mamy kształt kościołów, synagogi, cerkwie, meczety. Czyli jak czcić tego Pana Zastępów, penisa burzy. No oczywiście budować świątynie, menhiry różne w jego kształcie. Ciekawe, no. Ciekawa koincydencja. Tak, niektórzy porównują, że to są po prostu do cebuli, tak, że no ale cebula jakichś mistycznych przeżyć raczej nikomu nie dała. Chyba, żeby jej zjeść w jakichś, nie wiem, ilościach niesamowitych. Stary meczet wreszcie. Tutaj budynek zaprojektowany przez Gaudiego, to też znany artysta, tercjerz franciszkański. On też był wtajemniczony, on w ogóle porobił tego. To jest zaledwie ułamek tego, co on stworzył dzieł, które nawiązują do grzybowej mitologii. I tak, mit choinki. To jest po prostu to drzewo wiedzy. Ona jest też jeszcze dawniej, nie wiem, czy pamiętacie, że oplataliśmy ją takim łańcuszkiem. To jest ten wąż. To jest też symbolika podwójna, bo jest ten wąż, który daje ten owoc wiedzy, ale to jest też to kundalini człowieka, który tam płynie. Też czerwone prezenty pod choinką, bombki czerwone, muchomorki się wieszało. A to się wszystko wzięło od tego, że szamani po prostu suszyli te grzyby na choince. Zbierali je spod choinki, suszyli na słońcu, bo one tylko wtedy się nadają do konsumpcji. Takiego surowego nie można jeść. Natomiast ususzony na słońcu, tam już ten kwas iboteinowy, który jest trujący, zamienia się w ten leczący muscimol, który cofa Alzheimera, cofa różne, asystuje w budowie nowych komórek w mózgu i tak dalej. Tak, tak. Tam zachodzą jakieś procesy, które sprawiają. Zaraz dojdziemy do flagi polskiej. Spokojnie, flaga polska. Tak, tak, tak. No, we wszystkich tradycjach tak naprawdę jest to Mikołaj, strój Mikołaja. Czyli to był ten szaman tak naprawdę. On przynosił te święte grzyby. Dlaczego on latał, to też jest ciekawe. No oczywiście, no tutaj enteogeneza jest jasna.
Szamani też pili własny mocz po skonsumowaniu muchomora i dzięki temu destylowali to i na przykład z trzech grzybów mogła cała wioska po prostu doświadczyć tego stanu. Tu renifery latające. Renifery też piją własny mocz po zjedzeniu muchomorów, także to nie jest, że tylko człowiek używa psychodelików, to i zwierzęta, jaguary w dżungli jedzą te same składniki, które szamani używają do produkcji ayahuaski. Tutaj stare kartki świąteczne niemieckie, bodajże koniec początek XX wieku, grzyby, wszędzie są po prostu, odlot na świętym grzybie nawet mam. I tu już tak naprawdę nie wiemy, czy to jest ten święty Mikołaj, czy krasnoludki, czy gnomy. I to wszystko się działo w Nowy Rok. To był ten obrząd, oni wszyscy tam świętowali. Ale żniwa. No. I tutaj mamy grzyba na choince. Kasa. Tutaj myślę, że to nie jest rosół, tylko właśnie ten moc z muchomorów. Tak, herbata ziołowa. I symbole szczęścia wokół tego grzyba, bo on był zawsze kojarzony ze szczęściem, że to jest największe szczęście, jakie może być. To jest właśnie zjedzenie tego grzyba, czy przeżycie tego stanu. Mamy czterolistne koniczynki, bałwan, to też jest ciekawe, bo na to wpadłem dopiero niedawno, że również ten bałwan ma coś wspólnego z grzybami. Jeszcze nie wiem dokładnie co, ale coś na rzeczy jest, tak? Bo tych kartek jest naprawdę dużo. Kominiarz i świnia. Świnia oczywiście była używana do szukania grzybów. Do dzisiaj się używa do szukania bodajże trufli, czy jakichś grzybów takich bardziej komercyjnych. Natomiast kominiarz jest to ciekawe, bo jeszcze moja babcia się łapała za guziki, jak widziała kominiarza. I on też jest kojarzony ze szczęściem. Chodzi o to, że ten szaman, on wchodził przez otwór dymny do namiotu, do jurty Geru. I tak samo wchodzi właśnie kominiarz i myślę, że to jest stąd. I Mikołaj bodajże, tak samo wchodzi przez komin, co jest też ciekawe, ale to się wszystko zazębia. No i tak, kominiarze ze świniami szukają po prostu grzybów. A jak je znaleźli, to doświadczyli mikropsji, makropsji, czyli nie rozróżniania, co jest duże, co jest małe. Stąd krasnoludki, stąd olbrzymy w mitach, w baśniach. Tego jest więcej, tego jest dużo. Tak, tak. No i właśnie jest to suszenie na choince, też prezenty w skarpetach, czyli jeśli nie ma słońca, to jak wysuszyć tego grzyba? Oczywiście się wkłada w skarpetę i suszy nad kominkiem. I jest ten sam efekt jak na słońcu. Ten grzyb wtedy zamiast jest trujący, jest leczniczy i szamani mogą go używać. Czerwony kapturek, smerfy, to też jest alegoria tego, powstały z inspiracji masonerii ezoterycznej, one są wysokie na 3 jabłka, czyli aluzja do dawki muchomora, czyli 3 i do tego, że wysokość 3 jabłek to jest wysokość takiego dojrzałego muchomora, czyli jakieś 23 cm, tak? Śpiąca królewna też dostała. Tak, śpiąca królewna, tego jest, praktycznie wszystkie mity są. Ja doszedłem do tego i wręcz to było niesamowite, bo tyle, ile tego jest, no Mojżesz, Pan Bóg mu się pokazał w krzewie gorejącym, tak? I co to było? No ten muchomor wygląda trochę jak krzew gorejący czasem. I mamy te przedstawienia nawet. Jezus uzdrawia jakimiś olejkami. Co to były za olejki, no? Może konopne, tak jak tu mamy drzewo stylizowane na liść konopi. I kolejne, i znowu. I tu jest tak jakby grzyb i liść konopi, czyli jakaś może mieszanka. I tak samo czarownice uzdrawiały, bo tam też były. Najpierw było namaszczanie się, a potem lot na miotle. Czyli i czarownice to były wiedźmy, wiedźmini, czyli ludzie, którzy mieli wiedzę, czyli coś sprawdzili, tak? Ale tego jest więcej, bo jest magiczna oliwa Jazona w mitach greckich. Są namaszczeni w Biblii. No i dochodzimy do kontrowersji, czyli do Jezusa, czyli tak, że John Allegro mówił, że nie było takiej postaci historycznie, że to jest po prostu mit.
mit tych wszystkich rzeczy i w ogóle nie było Zeusa, Mitry, Dionizosa, Kryszny, Buddy i tak dalej. To są wszystko alegorie. Historycy o tym nie pisali, dopiero potem jak Kościół zaczął pisać swoje księgi i tak dalej, to się przyjęło tak, że były takie postacie. No i tak, według Johna Allegro czciciele tego świętego grzyba ukrywali swoje zwyczaje w metaforycznej postaci. Czy to był Chrystus, Kryszna, Herakles, nawet imiona są podobne. To ciekawe. I jest to po prostu symbol szamana, enteogenu, słońca, kultów natury. I nawet to jedzcie ciało moje. To też jest ciekawe. I Eseńczycy, którzy byli twórcami tego mitu o Jezusie, spożywali coś, co nazywali Chrystus. I kronikarze tamtych czasów pisali o nacieraniu się sokiem z jakiejś rośliny zmieszanej z olejkami. Namaszczeni stawali się bardziej popularni, rozwijali, realizowali swoje cele szybciej niż inni, uzyskiwali wiedzę o wszystkich rzeczach. Tu mamy zwiastowanie. Czyli historia Jezusa w obrazkach, tak na szybko. Znowu adoracja i znowu grzybodrzewa. Bóg trzymający małego Chrystusa. Chrystus z koroną taką jak grzyb. Tu mamy praskie jezulątko. Czy to jest przykład rzeźby antropomorficznej? W Ameryce Południowej takie rzeźby są na porządku dziennym i archeolodzy to uznają, że tak jest, że ci bogowie w Ameryce Południowej u Indian, no to oni reprezentowali świętego grzyba. Tego wydobyto masy. No i mamy, tutaj jest bodajże chrzest Jezusa i też grzybodrzewa, też stylizowane na muchomory. W tle. Kuszenie na pustyni tutaj w prawym górnym rogu. Też ciekawe, szatan kusi Jezusa, no a rosną tam jakieś grzyby wokół nich, na tej pustyni. Ciekawe też. Wejście Jezusa do Jeruzalem. Tutaj tyle, ile odnalazłem nawiązań do grzybów w tym przedstawieniu, no to naprawdę tu pokazuję tylko ułamek. Reszta będzie w mojej książce. Tutaj mamy zarówno grzyby ukryte w szatach na dole, jak Jezus wjeżdża do Jeruzalem na osiołku, jak i mamy psylocybowe grzybki małe rosnące wokół kopyt. Natomiast tu jest chyba najciekawsze przedstawienie, bo mamy kogoś przyjmującego komunię świętą z lewej strony i kogoś trzymającego się za te grzybodrzewa z prawej strony. A tu ostatnia wieczerza, czyli co oni jedli tak naprawdę? To jadło rozjaśniające umysł. Co to było? I tu mamy zupełnie klasyczne przedstawienie ostatniej wieczerzy, nic dziwnego. Natomiast w lewym górnym rogu mamy człowieka, który ucina te grzybodrzewa. Ten fresk jest dość zniszczony, ale akurat ten fragment się zachował. Kolejne ciekawe przedstawienie. Jezus i 12 apostołów. To też jest symbolika. Nie było żadnych 12 apostołów według Johna Marco Allegro. To wszystko jest symbolika. Tak jak Herakles miał 12 prac, Mitra 12 znaków zodiaku, Kryszna 12 wcieleń. To jest wszystko astroteologia, czyli miesiące, przyroda po prostu. No i ci apostołowie nie patrzą się na oblicze Jezusa, ale na jego nogi, które są też, te szaty są stylizowane na muchomora czerwonego. Jeśli wiemy czego szukać, to możemy się tego tu dopatrzyć. Tu jest tutaj, może lepiej to widać, że jest ukryte po prostu sakrament. No i tak, co ten Jezus mówi? Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Czyli co? Ludożerstwo, co on propaguje? No on jest symbolem tego grzyba. Ciało jest moje, jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To jest chleb, który z nieba stąpił. Czyli zarodniki grzyba stępują z nieba, czy tak jak starożytni wierzyli, pioruny sprawiają, że grzyb się narodzi. I tu jest ciekawe, bo Eseńczycy, czyli oni byli takimi joginami, oni podróżowali po całym świecie, po Grecji, po Indiach, w Tybecie byli. Oni przywieźli te wszystkie mity z całego świata i napisali swój własny, czyli Chrystusowy.
I tu jest ciekawe zdanie z tego papirusu, który John Allegro tłumaczył, z tych zwojów z Nadmorza Martwego. I czego mamy przestrzegać, pożywając ucztę? Mówi Jezus, nie kłamcie i czego nienawidzicie, nie czyńcie. Wszystko bowiem jest pełne prawdy wobec niebiosów. Nic bowiem nie jest ukryte, co nie miałoby stać się jawnym. To jest wskazówka do tego, jak przyjmować święte sakramenty, entogenne rośliny. Że jeżeli człowiek jest uczciwy, szczery wobec siebie, wobec bliskich, to nic tam się złego nie stanie. Nic tam, nie będzie żadnego bad tripa. Tak? Jeżeli człowiek przerabia, to każdego dnia jest po prostu szczery, szczodry i tak dalej, i tak dalej. To jest te 10 przykazań. To wszystko jest piękne. To nie umniejsza to, że Jezus nie istniał jako postać fizyczna. Nie umniejsza to przekazu Nowego Testamentu, który już totalnie jest inny niż Stary Testament, gdzie było oko za oko, gdzie nie było przebaczania. Tam był po prostu ciężkie, plemienne życie. Natomiast Nowy Testament to są Esseńczycy, to jest wyższa świadomość. No i tak, w tym świętym posiłku u Esseńczyków było misterium, które umożliwiało przeżycie wizji wszystkiego, co wieczne. Jezus w Ogrodzie Oliwnym. I tu też mamy znowu muchomory. Bazylika Matki Boskiej Plażowej. Też wielki muchomor i Jezus na samym szczycie. Jeśli wiemy, czego szukać, to widzimy te. Kolejne, korona. Niby korona, ale ten Jezus tworzy znak grzyba. Jeśli wiemy, czego szukać, to widzimy to. Monogram, tu ozdoby wokół. To nie jest tak, że zawsze Jezus jest tam wokół, ale ten symbol oznacza Jezusa i są te grzyby, zarówno niebieskie, jak i czerwone, czyli muchomory i psylocyby. Ich je się spożywało też w kombinacjach różnych. Jezus, to jest też ciekawe, Jezus na drzewie wiedzy. Co ciekawe, w apokryfach krzyż Jezusa był zrobiony z drzewa wiedzy, czyli z tego drzewa, z którego jedli Adam i Ewa. Powstał krzyż, na którym Jezus został ukrzyżowany. No to jest wszystko mitologia. Czyli jako krzyż Jezusa jest tym jabłkiem Edenu, które jedli pierwsi rodzice. Ukrzyżowanie, monstrancja, dalsze symbole. To wszystko jest z natury. To nie jest wymyślone, oderwane od rzeczywistości. To się nie wzięło z kosmosu, z nieba, tak jak nie wiem, nam hierarchowie próbowali długo tłumaczyć. Korona cierniowa, to też jest alegoria grzybowa. Grzyb ma takie kolce właśnie, które są tymi czerwonymi kropkami. Stąpienie z krzyża, to też Ewangelia Ottona. Tam tych grzybów jest praktycznie na każdej stronie tej Ewangelii. Jeśli wiemy, czego szukać. Wenecja, Bazylika Świętego Marka, czyli po prostu najważniejsze obiekty. Jezus stoi na jednej nodze, tak jak grzyb, tak jak Kryszna. Kryszna też zawsze na jednej nodze stoi, trzyma jakąś górę na jednym palcu. Też jest alegoria. Nie było żadnego Kryszny, nie było Heraklesa. Tutaj Jezus z jedną stopą w Graalu Świętym, czyli też jedna noga, tak jak grzyb. To słońce, to też czy to jest słońce, czy to jest po prostu kapelusz tego grzyba. No i dochodzimy do tych wszystkich bogów. Prometeusz, Helios, wszyscy mieli 12 liczby, czyli Herakles miał 12 prac, ten miał 12 zwierząt, tamten 12 wcieleń. Jezus jako symbol też słońca jest, bo ten grzyb wygląda jak słońce. Też słońce chodzi po wodzie, tak jak się odbija w tafli wodzie. Grzyb też jak jest ususzony, też płynie po wodzie, to się wszystko to jest taka symbolika. O, wszyscy starożytni bogowie, to jest mój obraz, który malowałem jeszcze na Akademii odnośnie tej teorii, że wszyscy bogowie chodzili po wodzie, czynili jakieś cuda. Symbolami słońca byli po prostu. Horus, który był pierwszy, tak? Najpierw był oczywiście Horus, potem Posejdon, dopiero potem Jezus na końcu. Słońce w alchemii. Tak, imiona, w ogóle imiona też są spisane po prostu z papirusów egipskich. Łazarz to jest Elazarus, czyli wcześniejszy Ozyrys. Herkulesa prześladowała Hera. Jezusa Herod.
Po prostu odpisano, nawet umarli w takich samych okolicznościach. Trzęsienie ziemi, mówili to samo, wykonało się. Ale mit Heraklesa jest o 500 lat starszy. Herakles dostaje właśnie swoją jakąś działkę grzybów. 12 prac, tak, Heraklesa. Ukrzyżowani bogowie. To tak się mówi, że tylko Jezus był ukrzyżowanym Bogiem. Jednak tych bogów ukrzyżowanych było sporo. Prometeusz, Ixion, Tantalus, no, tu Dionizus. Tu każdy powie, że to jest przedstawienie Jezusa, tutaj to na dole, po prawej. Nie, to jest Bakos Dionizus na krzyżu. On też zmieniał wodę w wino, stamtąd zaczerpnęli ten mit. Eseńczycy. Tutaj powrót Dionizosa i mamy też na górze. Jeśli nie wiemy, o co chodzi, to nie wiemy. A jeżeli wiemy, to zobaczymy w szatach ukryte grzyby. Tak, i na bębna grają. Budda też dzisiaj się przyjmuje, że istniał, urodził się tego i tego roku i czynił to i to. Kryszna. Święte krowy. Dlaczego były święte? No na ich odchodach rosną te grzyby, które rosną w Indiach. No i jest to, tutaj to widać, że co on, podniósł tą górę na jednym palcu, tak jak Jezus chodził po wodzie, no to są wszystko alegorie, nic takiego się nie zdarzyło. On jest niebieski, tak jak ten grzyb, bo grzyb jak ta psylocybina nadaje taki kolor niebieskawy, kiedy się go ususzy. No i tutaj mamy, Kryszna trzyma na malutkim paluszku górę. Baranek mistyczny, grzyb wygląda troszkę jak baranek. To można się śmiać, ale wielcy artyści byli wtajemniczeni w to. Leonardo da Vinci. Tutaj jest pokazany napis na krzyżu: oto baranek Boży. I ten krzyż znakuje miejsce, gdzie tego baranka możemy znaleźć. Pod choinką oczywiście. Dokładnie. I ptak nawet wskazuje jak strzałka, gdzie się kierować. Znowu Leonardo da Vinci. Jan Chrzciciel jako Dionizos. Też wskazuje palcami, gdzie i czego szukać. Jaja wielkanocne. Maria Magdalena powiadomiona o zmartwychwstaniu Jezusa znalazła i rozdała apostołom czerwonawe jaja. I ten jaja były związane z Eucharystią zawsze. Skąd to się wzięło? Tak, te króliki. Tu jest związek też z grzybami, bo na tych kartkach jakoś to się wszystko łączy. Ale się daliśmy szukać. Alchemia. Kamień filozoficzny. Tu też on stoi, ten rebis. Tak on stoi, że widać tak jakby miał tylko jedną nogę. I tak trzyma to jajo filozoficzne, że ono przyjmuje taki kształt jakby grzyba. Też ma taką spódniczkę jak ten grzyb. Trzyma zwierciadło duszy w dłoni. I to jest właśnie to, co się dzieje po życiu Enteogenu. Jest po prostu, wszystko jest jawne. To, co człowiek tam tłumi w podświadomości, to wszystko to wychodzi. Dzięki temu jaju filozoficznemu. Tutaj alchemiczne przedstawienia. To jest Aenigma Rebis, syn kosmosu. Ostateczna forma kamienia filozoficznego. Alchemicy to tak ukryli, że przez wiele lat ludzie nie mieli pojęcia, czym jest ta alchemia, o co tam chodzi, co to za surrealistyczne jakieś baśnie, mity i nie wiadomo co. Dzisiaj już możemy powoli to odkodowywać. Tak, dalej, ten Bafomet, tak, to też jest grzyb. On jest bezpłciowy, tak jak grzyb nie ma płci. Grzyb to nie jest ani zwierzę, ani roślina, to jest stadium pośrednie. Jest nieśmiertelny tak naprawdę, ta grzybnia muchomora jest nieśmiertelna. Dalej mamy masonerię, wolnomularzy, którzy budowali świątynie i nawet wejścia do świątyni są stylizowane na grzyby. Albo na psylocybowe, albo na muchomory. I Jezus mówi w jednej tam z Ewangelii: ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Czyli kto zje tego grzyba, doświadczy jakichś tam niesamowitych rzeczy. Dalej, krzyż alchemiczny. I co ciekawe, w miejscu, gdzie powinien być Jezus, mamy węża Kaduceusza, czyli tak jak gnostycy mówili, że Jezus był tym wężem, który dał owoce wiedzy Adamowi i Ewie.
I ten lapis, kamień filozoficzny, powstaje dzięki rotacji żywiołów. Czyli ziemia, powietrze, ogień, woda, żywioły, zima, lato, jesień. Tutaj też mamy Christi Testamenta, Jakub Beme, bardzo znany grafik. To jest z tego serca wylewają się strugi krwi i one, ten cień tych strug krwi tworzy takiego przedstawienie grzyba. Mistyczne ciało Chrystusa. Święty Graal. Okrągły stół. I ten opis Graala brzmi nie z kamienia, nie z kości, nie z metalu. Czyli, że to nie był taki kielich wyrzeźbiony, tak jak to się przedstawia w większości, na większości przedstawień, że to był jakiś przedmiot metalowy, ale to było coś, co ci rycerze odnajdywali w lesie. I grzyb, jak przyjmuje tą formę kielicha, jest gotowy do zjedzenia i jest już ususzony na słońcu, jest po prostu gotowy. Tutaj jest jeszcze symbolika fontanny, to jest fontanna wiecznej młodości. Tu już nie wiem, czy mamy czas. Piotrze, jak z czasem stoimy? 5 minut. 5 minut. Dobrze, to już nie będę może wnikał w symbolikę fontanny wiecznej młodości. No powiem tylko, że to się odnosi do tych szamanów, którzy pili własny mocz i recyklowali te substancje z grzyba. Także Jezus mówi, że kto będzie pił z własnego naczynia, ten osiągnie jakieś benefity tam. Czy mit Samarytanki, że panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd weźmiesz wodę żywej? No to on mówi, że gdybyś znała dar Boży i kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, poprosiłabyś wówczas, by dał ci wody żywej. Bo każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I tutaj ten sam mit się powiela dalej i dalej po prostu w historii. Czyli Dionizos, te misteria różne, greckie, rzymskie, urynoterapia, z tego to się wszystko wzięło, tak? Shiva, woda Shiwy. Komórki macierzyste są też w urynie. Naprawiają całe ciało. Komórki macierzyste mogą być tak naprawdę w każdy organ się wtopić, czyli w płuca, w kości. Tak jak jogini pili mocz, to oni wiedzieli, co robią. Może intuicyjnie, instynktownie, czy poprzez doświadczenia, ale dzisiejsi naukowcy już to odkryli, że te komórki macierzyste tak naprawdę mogą uczynić człowieka nieśmiertelnym. I o tej nieśmiertelności jest też dużo w Nowym Testamencie, u Jezusa. Tutaj już Chińczycy regenerują zęby dzięki komórkom macierzystym otrzymanym z moczu ludzkiego. Już zregenerowano ząb świni, ząb szczura. Wkrótce będzie to na ludziach też. Też dopóki wielka farmacja się nie upowszechniła, to te metody szamańskie, czyli urynoterapia, święte rośliny, grzyby, to wszystko było na porządku dziennym i to leczyło lepiej niż antybiotyki i cała ta chemia, za którą ludzie dzisiaj płacą duże pieniądze. Przepraszam, jak dziury w zębach, to wystarczy przepłukać moczem i powinno pomóc? Powinno pomóc, nie odrośnie, ale nie trzeba chodzić do dentysty i zdezynfekuje i to wszystko się tam zagoi tak, że nic się tam nie stanie i nie trzeba płacić za te sztuczne różne wypełnienia w ciele, za te sztuczne chemikalia, które dzisiaj jakby koncerny nam fundują. Tak, a troszkę wiedzy zdobyć, żeby to nie było tak, że to są różne rodzaje i różne sprawy. Na spokojnie, do 14. Pół godziny. Pół godziny, tak? No, to grubo. I tutaj mamy w alchemii. Ta urynoterapia była w całej alchemii tak naprawdę. Jest ten, i to jest, tu jest to pokazane na przykład w formie tego homunculusa, tego magicznego ludka. I co on symbolizuje? Co to jest? Czy to jest wino? Czy to jest, i tutaj mamy, co to jest? Zobaczcie na to i na to. Alchemicy wiedzieli to, co dzisiaj naukowcy dopiero odkryli dość niedawno. Czyli mocz to jest po prostu plazma krwi. To jest po prostu ten płyn, w którym pływają komórki.
jest nie do odróżnienia, jeśli jest w miarę czysty. Jeśli człowiek się dobrze odżywia, to jeśli je surowe pożywienie, nie soli, nie używa jakichś przypraw, to jest nie do odróżnienia. Czyli te erytrocyty to jest tylko 45% krwi. To też wyjaśnia wiele legendy o wampirach. Tutaj to mamy. Co to jest? Czy to jest moc, czy to jest plazma krwi? Nie jestem w stanie powiedzieć, nikt nie jest. Komórki. Tak, i wampiry. I tu też było, ta długowieczność u wampirów. Zarówno jogini, wampirzy, jakieś tam, tego było dużo. Tak, człowiek jest, składa się z wody w większości. Tak, ludzie się brzydzą tego, tak, tych szamańskich praktyk, to jest powiedziane, że muchomor jest trujący, uryna to jest odpadek, tak jak kał, tak jak... Natomiast my pływaliśmy 9 miesięcy w tym płynie, kiedy... Jakoś nie zaszkodziło. Tak, jakoś nie zaszkodziło. I z tego się zbudowały płuca, z tego się zbudowało dużo organów w ludzkim ciele, komórek macierzystych, zwierzęta to stosują, ludzie. Tu jest ten symbol tego węża połykającego własny ogon. To też jest wyjaśnienie. To jest we wszystkich kulturach. Od Egiptu. On się nazywa, nawet nazywa Ouroboros. Ouroboros. I w ogóle nazwa moczu to była kiedyś orin, oryna. Czyli takie piękne słowo. Potem to zmieniono na uryna od tego miasta Ur, miasta niewolników w Sumerze, żeby to się źle kojarzyło, żeby nie każdy mógł mieć dostęp do tej wiedzy. To jest wszędzie. Egipt, Grecja, Aztekowie. Ten sam symbol na całej kuli ziemskiej. Czyli oni już dużo wcześniej praktycznie podróżowali. Przed Kolumbem była jakaś sieć, że po prostu ten symbol jest na całym świecie. I to jest filozoficzna nalewka, którą alchemicy ukrywali ze względu na nędzę głupców. Co ciekawe, wszelkie te ukąszenia jadowitych zwierząt, os, węży. Dzisiaj wielka farmacja na tym robi wielki biznes. Są jakieś odtrutki, ludzi się wiezie na sygnale do szpitala. Każdy się boi. A powiem wam ciekawostkę, że po ukąszeniu choćby najbardziej śmiertelnego węża, najbardziej jadowitego owada, antidotum, nasze ciało jest tak doskonale zaprojektowane, że produkuje już je w moczu. Nawet nie trzeba pić, wystarczy dwie krople wziąć pod język i nie trzeba już jeździć do szpitala. Po prostu człowiek, ludzkie ciało jest taką niesamowitą maszyną. Fontanna nieśmiertelności, źródło nieśmiertelności, to też wiele legend o tym mówi, że były jakieś wyprawy, ludzie szukali, że to jakieś źródełko tam gdzieś w dalekich górach, w Tybecie, że to trzeba znaleźć i tak dalej. A to jest po prostu tak przebiegła alegoria, że każdy w nas nosi to źródło wiecznej młodości. Każdy ma najlepszy destylator. Nerki robią najlepiej destylowaną wodę, jaka może być. Żadna maszyna dzisiaj, nawet w NASA, nawet na stacjach kosmicznych, nie destyluje tak czysto wody jak człowiek. I tu mamy grzyb i ten wiecznie młody homunculus alchemiczny. Jezus, rzeka życia, woda życia. I tak, czysta woda to jest to, co oczyszcza ludzki organizm. I istnieje ona w wielu postaciach. I to nie jest ta woda, którą nam koncerny sprzedają w plastikowych butlach. To nie jest ta woda, która bije z tych magicznych, cudownych źródełek, gdzie ludzie jeżdżą gdzieś w góry. To nie jest to. Ta woda jest za darmo dostępna wszędzie. Czyli to jest moc, czyli orina, świeża krew ludzi i zwierząt, mięso, organy, surowe mleko, świeże soki. Dlatego teraz są popularne, witarianizm jest tak popularny, bo oczyszcza organizm. Surowe owoce, deszczówka, śnieg, mgła, rosa, woda z destylatora i na końcu woda z filtra osmotycznego. Tamta woda nie zawiera minerałów nieorganicznych, które zanieczyszczają ciało ludzkie. W sokach, w krwi, w mleku są tylko minerały organiczne, które ludzki organizm może wykorzystać. W wodzie butelkowej są minerały nieorganiczne, czyli po prostu muł, skały, kurz, pył, to jest to samo. To rośliny potrafią wykorzystać wodę z minerałami nieorganicznymi i to jest proces fotosyntezy. One wszczepiają światło w minerały nieorganiczne. Człowiek i zwierzęta tego nie potrafią. Ja mogę dodać może, że
potrafią, o, w swoich korzeniach chowają mikroorganizmy, które są w stanie przetworzyć nieorganiczną formę na organiczną i dopiero roślina przy stworzeniu może to wciągnąć i wyprzeć. No ciekawe. No ciekawe, no właśnie. Tutaj mamy kryształ wody destylowanej, kryształy śniegu. No jest to piękne, jest to po prostu natura. To jest woda za darmo, którą mamy do dyspozycji i która oczyszcza, ona wypłukuje wszystkie minerały nieorganiczne, które człowiek... Czym jest w ogóle starość? To jest też ciekawe. Że ludzie myślą, że starość to jest upływ czasu i mają ten reumatyzm, Alzheimera i to wszystko. Być może tak nie jest. I jogini o tym wiedzieli, dlatego żyli 400, 300 lat, patriarchowie biblijni 900 lat. Może ktoś o tym wiedział. Starość to może być po prostu akumulacja minerałów nieorganicznych w ciele ludzkim i zwierząt. I tyle. Kryształy śniegu, rosa, deszcz, deszczówka, mgła. Starożytni o tym wszystko wiedzieli. Tak, krew, Masajowie, Samburu pili krew. Żadne z tych plemion nie miało chorób cywilizacyjnych. Tam nie było Alzheimera, tam nie było Eskimosi, to samo. Tam nie było nic innego, tylko zwierzęta i krew ich. Mleko. Też dzisiaj, czym jest mleko UHT, a czym jest takie surowe mleko? Tu są minerały organiczne. Oczywiście, no, krowa jednak potrzebuje tych minerałów dużo więcej, bo wykształca tam rogi, kopyta. Człowiek w ogóle chyba tego krowiego mleka nie potrzebuje, czy surowego, czy nie. Natomiast surowe jeszcze się jakoś strawi. Natomiast UHT to już są minerały nieorganiczne, czyli tak jakby pić, no nie wiem, błoto z kałuży i to jest tak samo. Ale woda kokosowa już ma minerały organiczne, ona oczyszcza cały organizm. Banany na surowo, owoce. To jest 90% wody, tak? Tak jak człowiek. Czyli człowiek powinien chyba spożywać bardzo podobne pokarmy do swojej konsystencji. Czyli jeśli większość z nas to woda, to im więcej wody, czystej wody, takiej destylowanej z owoców, no to tym lepiej, tak? Te wszystkie soki, tylko nie z kartonu, bo tam już są minerały nieorganiczne, tylko świeżo wyciskane. Deszczówka, kiedyś się tą deszczówkę zbierało, wykorzystywało, teraz wjechały po prostu koncerny z wodą butelkowaną i nagle ludzie jakby zapomnieli, amnezja nastąpiła. Były łańcuchy, były specjalne rynny do zbierania tej deszczówki. Specjalnie się nazywa woda odpadowa. Tak, woda odpadowa w ogóle to jest, co to jest w ogóle? Nie ruszaj, tego nie pij. Tak, tak, że umrzesz, jak będziesz pił wodę destylowaną. To jest po prostu... A starożytni wiedzieli to, wtajemniczeni, budowali wielkie budowle do zbierania właśnie deszczówki, śniegu, mgły. Powstawały jakieś niesamowite konstrukcje, które dzisiaj, no nie wiem, czy dzisiejsze cywilizacje byłyby w stanie tutaj, tak, tak, to wszystko jest, to wszystko się zachowało. Siatki do zbierania mgły, jakieś wieże, to też może powróci, no bo jeśli my tego nie zmienimy, no to kto? Także... Jeszcze na Bliskim Wschodzie były tak zwane studnie powietrzne i to też była kondensacja właśnie wody z powietrza. Tak, tak, no i dochodzimy do tej szyszynki, do tego siedliska duszy. Dzisiaj się wszędzie dodaje fluor, do past, do zębów, do wody. Fluor, chlor, te wszystkie minerały nieorganiczne. I to się wszystko odkłada w ludzkim ciele. I co się pierwsze kalcyfikuje? Co kamienieje pierwszy? Ten kamień filozoficzny, szyszynka. Jest, dlatego ludzie nie pamiętają, że mają sny, że w ogóle jest coś takiego jak sny. A to dusza przemawia w snach do człowieka. Więc pierwszą rzeczą, która się oczyszcza, kiedy człowiek zaczyna pić naturalną, czystą, darmową wodę z natury, to jest szyszynka. I nagle się pojawiają koincydencje, telepatia. Człowiek zaczyna nagle, o, ja mam sny jakieś, pamiętam, może śnić świadomie, mogą mu się otwierać różne możliwości ciekawe, które, no dzisiejsza ta propaganda cywilizacyjna, o, butelki, każdy płaci masę pieniędzy za minerały nieorganiczne, które po prostu powodują starość, choroby, Alzheimera, kamienie nerkowe, kamienie wątrobowe. I można to kupić nawet taki miernik TDS, Total Dissolved Solids, który może zmierzyć wam wodę. Ile jest tych minerałów nieorganicznych w kranówce, ile jest minerałów organicznych w soku, ile jest TDS meter. I to na Allegro za 20 zł. Każdy może już teraz zobaczyć.
Ile jego kranówka ma minerałów, które powodują kamienie nerkowe, wątrobowe, w stawach, gdzie się to odkłada, wszędzie. Tak, bo człowiek nie może wykorzystać minerałów nieorganicznych. To jest szyszynka i fluor. Każdy jest fluoryzacja w szkołach od dziecka. Tak? Nie wiem, czy to teraz jest, ale jak ja chodziłem do szkoły, to to było obowiązkowe. Szczepienia, fluoryzacja. W pastach do zębów. Tak, w pastach do zębów. Wielki biznes i każdy płaci. I za szybką starość i choroby, i potem jeszcze płaci w systemie medycznym, tak? ZUS-y, jakieś takie rzeczy. To też są minerały nieorganiczne. Wszystko, co jest podgrzane, gotowane, smażone, pieczone, buły, wszystkie gluteny. Teraz jest nagonka na gluten. No i niestety, ja się też do tego skłaniam, że no to są minerały nieorganiczne. Tak jak w surowym owocu są enzymy, które trawią ten owoc, praktycznie trzustka nie pracuje. Tak samo mięso surowe, tak samo się trawi, tam też trzustka nie pracuje. Natomiast już smażone, pieczone, hot dogi, hamburgery, to wszystko już trzustka musi robić i jeszcze ciało magazynuje i odkłada w sobie minerały nieorganiczne, które powodują po prostu szybsze starzenie się. I tu jest tu 10 możliwości, jakie człowiek może wykorzystać do oczyszczenia ciała z minerałów nieorganicznych, żeby ono trochę dłużej pożyło i żeby tak nie chorowało, żeby nie musiał chodzić o lasce, kiedy będzie miał te 80-90 lat i zwalać to, bo to starość, bo starość nie radość. Wcale tak nie musi być. Jogini mieli po 100 lat i organy w ciele jak u 20-latków. No i tak. Pierwsza rzecz, która się oczyszcza, to jest ta szyszynka właśnie. I ta szyszynka we wszystkich kulturach, to też jest ciekawe, bo trzecie oko, to jest właśnie ten symbol szyszynki. Wszelaka medytacja, świadome sny, w ogóle sny na tym się opierają, że człowiek dzięki tej szyszynce ma połączenie z własnym duchowym, jakimś z duchowymi ciałami, z duszą. A jeszcze co robi Kościół? Nakłada pieczęć na trzecie oko, tak? No tego akurat, no coś takiego jest. Jest jakieś symboliczne, jakieś zamknięcia są. Coś takiego jest. I tutaj są moje obrazy. Nawiązują do świadomego śnienia, które też praktykowałem właśnie po oczyszczeniu tej szyszynki. To już jest wtedy łatwiej. Jest wręcz czasem naturalnie. Człowiek nie chce mieć tych snów, a one się same pojawiają. Po prostu zasypia wieczorem i nagle budzi się we śnie i potrafi tam działać i nie jest po prostu targany tym wszystkim, co tam występuje. Tam też w świadomych snach można otrzymywać przekazy jakieś od duszy. Ja akurat jestem artystą, no to te przekazy wszystkie będą wizualne, tak? Ale ludzie różne mają konstrukcje, różne wrażliwości. To mogą być słowa, to mogą być inne symbole, to może być dźwięk, kolory. Tutaj już bardziej takie moje obrazy po ceremoniach właśnie grzybowych. Czyli tutaj ten duch grzyba jest, ta fotosynteza. Ja myślę, że to wszystko jest z naturą, że grzyb nas uczy, że jesteśmy związani z naturą, że nie jesteśmy oddzieleni, tak jak tutaj wiele korporacji i różnych sił próbuje to zrobić, żeby oddzielić człowieka od natury, żeby stworzyć coś sztucznego. I jest ta walka zawsze, organiczny, nieorganiczny. Natura versus jakieś cyborgi, borgi, Star Trek, to wszystko te filmy, tam też jest ta symbolika. Tutaj mamy. Terence McKenna miał taką teorię, że te grzyby przyspieszyły rozwój cywilizacji, że ci prymitywni ludzie stali się bardziej ludzcy dzięki obrzędom szamańskim. Pojawiła się wtedy muzyka, sztuka, bo przez miliony lat oni byli dzicy, jak po prostu zjadali siebie nawzajem i tak dalej. I nagle w pewnym momencie nagle się pojawiło malarstwo jaskiniowe, muzyka, instrumenty, neandertalczycy, ozdoby i tak dalej. I to było tak z dnia na dzień, czyli mamy kilka możliwości, albo ingerencja jakichś wyższych sił, albo właśnie powstanie szamanizmu i coś takiego. Pierwszy szaman przez przypadek zjadł grzyba. Tak, już zwierzęta jedzą, więc tak by było na logikę. Ja się nie upieram przy tym, że tak akurat było, że wszystko co pokazałem to jest jakaś absolutna prawda, to są teorie i zachęcam, żebyście sprawdzali w tekstach źródłowych sami, praktykując i tak dalej, dochodząc do własnej wiedzy, bo wiedzę będziecie mieli, jak
sprawdzicie, to wtedy będzie prawda, jak coś sprawdzicie. Bo to, co ja mówię, to są tylko informacje. Tutaj jakby ktoś był zainteresowany e-bookiem czy obrazami, no to kontakt do mnie jest, także... Dziękuję bardzo, żeście wytrzymali ten długi wykład. Tak? Tutaj bardzo zauważyłam, że mówił pan, że kwestie Budda, Kryszna, czyli Bogowie, jak w ogóle jakby nie istnieli nigdy, tak? Tak, taka jest teoria Johna Allegro i ja to... Tak, tak. Tak, ja w ogóle nie jestem autorem tego, tylko ja znalazłem te freski i dzieła sztuki, by poprzeć jego teorię. Tak, on jest źródłem, on w ogóle mnie zainspirował do napisania, tak, do napisania mojej książki. Ja chciałem ostrzec wszystkich na sali, jeśli ktoś by chciał samemu robić taki wywał na przykład z pomoru, sam samemu je przygotować, to w żadnym wypadku nie jest coś na słońce. Bo wtedy kwas pomory zamienia się do muska zonu, czy do tej substancji trującej, która na przykład ustala nasze organy klinyczne. Także jeśli ktoś nie chciał przygotowywać, to tylko chronić ten sam. Tak samo wywar, tak samo szczerze żywy. Nie wystawiać butelki. Ta teoria z słoikami może mieć rację, no bo w swoim wchodzą cień, tak? Więc one wtedy ten cień. No tak, tu są jakby różne szkoły, różne teorie. Żadny wypadki na słońcu, bo można pożarnie się zależy, ale na W ogóle tutaj jest coś takiego, że z tymi wszystkimi substancjami to jednak lepiej mieć szamana jakiegoś, który to przygotowuje i to robi. Bo dzisiaj jesteśmy odcięci od natury i tak naprawdę, tak jak ja tu próbuję coś dowiedzieć się i tak dalej, to też tak naprawdę szukam sam, tak, że... Po omacku, dokładnie, dokładnie po omacku próbuję zlepić jakąś prawdę z tego, co tutaj nam... Tak, wszystko jest tak zaciemnione, tak ukryte, że no jeśli my tego nie zrobimy, nie odkryjemy, to oni nam tego nie dadzą, nie pokażą, co jest prawdą, jak działa i dlaczego. Tytuł książki. To jest Święty Grzybóg. No tak, ja jako e-booka to sprzedaję, czyli na maila do mnie i... Tak, w PDF-ie. Ona nie jest jeszcze wydana. Czekam na wydawców, jeżeli ktoś chce, także... Może być ciężko. No ja wiem. Myślę, że na Zachodzie prędzej to się upowszechni. To ma dobre plusy takie, że bezpośrednio do ciebie idzie, a nie do tych pośredników. Tak jest lepiej. No może tak, aczkolwiek wolałbym fizyczną książkę i może kiedyś to się też stanie. Jasne.